Przypomnę Państwu, partnerem dzisiejszego meczu w Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice, no i emocji w grupie mistrzowskiej, jest Galeria Kaskada, która mieści się w Szczecinie przy Alei Niepodległości 36. Galeria Kaskada, partnerem dzisiejszego meczu w Pogoni z Piastem Gliwice. Piłkarze Piasta Gliwice pojawili się już na drugiej części tego spotkania. Czerwone stroje zespół gości, który jak na razie jest liderem tabeli. Przypomnę do przerwy, Jagiellonia prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Także sytuacja w tabeli bez zmian. Czekamy na portowców, którzy za moment pojawią nam się na prawie boiska. Powitajmy, granatowo-bordowy chodzi już zwarci i gotowi. Wszystkie spotkania 36. kolejki Lotto Ekstraklasy Grupy Mistrzowskiej muszą rozpocząć się o tej samej porze. Prawdopodobnie będzie to godzina 21.35. Czekamy więc na sygnał stacji Kanał Plus, bo to ona da nam odpowiedź na pytanie, kiedy pierwszy gwizdek sędziego rozpocznie drugą połowę tego spotkania. A po meczu nie rozchodzimy się do domu, absolutnie. Kilkadziesiąt koszulek, kilkadziesiąt piłek trafi w trybuny. A więc prosimy, aby Państwo zachowali cierpliwość. Mam nadzieję, że niecierpliwe będzie niebo nad nami i nie sprawi nam tutaj przykrej niespodzianki. Po meczu jesteśmy cierpliwi, czekamy na piłkarzy, przypomnę, oni kilkadziesiąt piłek i kilkadziesiąt koszulek przekażą kibicom, rzucając w trybuny absolutnie nieprzekraczalny płotu, bo to może się skończyć dwuletnim zakazem stadionowym. Także ten płot proszę oszczędzić i również swoją bytność na meczach w ciągu najbliższych dwóch lat.
Jedź! Thank you.
Lemek, Lemek!
27. Sebastian Kowalczyk. A w jego miejsce 16. Santeri Hustika.
Przygotowany Adam Wącak. A boisko opuszcza Sofian Beniamina. O tym samym wiadomo, że powracający po kontuzji gracz Szypogoń Szczecin trafia bezpośrednio do linii ataku. Yeah, to be careful.
Kwiatkowski opuszcza boisko, jego miejsce od razu Jorge Felix. Thank you.
się celu! Absolutnie nie pokonujemy płotu, bo to może się dla nas skończyć dwuletnim zakazem stadionowym. Chwila muzyki i czekamy na piłkarzy.